zawsze uśmiechnięty, radosny, pozytywnie nastawiony do, no, do życia. Tak jak tutaj wszyscy mieszkańcy Wilczy są jednego zdania, no, że zawsze pomocny, nawet niejednokrotnie tam sam od siebie im przynosi różne tam, no, czy ciasto piecze, czy drożdżóweczki, także też dba o swoich tutaj mieszkańców. No, nasza pani sołtys jest, myślę, że bardzo super, działająca, w małej wsi, ale działająca, miła dla wszystkich, zawsze wyrozumiała dla wszystkich, można zawsze na nią liczyć. Pani sołtys nasza jest bardzo miła, dobra, miła współpraca między szkołą, między mieszkańcami, jest uczciwa i wszystko organizuje dla wsi. Od 30 lat jest sołtysem, jest dobrym sołtysem. Nasza pani sołtys, zawsze można na nią liczyć, zawsze pomoże, dobrze zarządza wsią i jest dobrym sołtysem. Pani sołtys jest kompetentna osoba na danym stanowisku i chcielibyśmy, żeby jak najdłużej na tym stanowisku była. Jesteśmy zadowoleni i zawsze będziemy ją popierać. Jest bardzo dobrym. Swoje obowiązki wykonuje i nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Sąsiad nie jest, bo to druga i praktycznie koniec wsi. No co mam powiedzieć? No w porządku człowiek. Jest chętny do pomocy, stara się, wiadomo, że wszystkim nie dogodzi, bo to już jest normalne, no ale ja nie mam nic do zarzucenia. Nasz sołtys jest bardzo dobrym człowiekiem tutaj, pomocnym. Dużo się zasłużył tutaj do naszej wsi. Mi osobiście pomógł tutaj w moich ciężkich chwilach w zeszłorocznych, także... Powiem tak, no ja dopiero co tu się przeprowadziłem. Już miałem właśnie tam styczności z panem Milianem, no ale nie mogę złego słowa powiedzieć. Jak najbardziej, no, pozytywny sołtys, widać, że dużo robi dla wsi. Myślę, że jest w tej chwili najlepszy kandydat, jaki na wsi można było wybrać. Nie? No, po ustąpieniu tego starego sołtysa po prostu to była chyba najlepsza kandydatura. No dobry jest, dobrym jest sołtysku. No, wszystko załatwi, dobrze się tam sprawuje. Organizuje rozmaite zabawy, turnusy. Ona chyba wszystko robi. Wszystko takie, no całe imprezy to wszystko tak. Nie można narzekać. Jestem zadowolony bardzo z jego sołtysowania. Dużo spraw udaje mu się załatwić, no ale nie wszystko idzie przepchnąć, wiadomo, nie? No, nasz sołtys jest bardzo dobrym człowiekiem, super organizatorem. Organizuje z Radą Sołecką biesiady, między innymi kołajki dla dzieci. Służy zawsze radom. Co można powiedzieć? No po prostu takiego sołtysa trzeba mieć w wiosce. No cóż, sołtys to fajny chłopak, młody i dopiero to rozwija skrzydła, więc jak do tej pory to bardzo się sprawdził. Mieliśmy taki zastój, nic się nie działo, nic nie tego, no ale jak przyszedł Bartosz, no to zaczął nas tutaj mobilizować do różnych zajęć, do prac przy świetlicy, do organizowania różnych zabaw, imprez, dożynki.